Tu Kazimierz. Za chwilę pokażę uroczystą sesję Rady Miasta. W tej chwili jest wprowadzany sztandar. Rzeczypospolitej Polskiej Witolda Waszczykowskiego. Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzeja Kowisa. Starostę Wieruszowskiego pana Andrzeja Szymanka. Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzeja Żurawia oraz Zarząd Powiatu w osobach Mirosława Urbasia, Mirosława Krzyżanowskiego, Ryszarda Starka, a także innych radnych powiatowych z terenu gminy Wieruszów. Witam serdecznie obecnego burmistrza, pana Rafała Przybyła. Witam pana Zbigniewa Nowaka, burmistrza w latach 1990-1994. Witam pana Czesława Wróblewskiego, burmistrza w latach 1994-1998. Witam serdecznie panią Iwonę Szkopińską, burmistrza w latach 1998-2010. Witam pana Bogdana Nawrockiego, burmistrza w latach 2010-2014. Witam serdecznie starostów, wójtów, burmistrzów sąsiednich gmin. Witam Radę Miejską w Wieruszowie wraz z wiceprzewodniczącymi panem Czesławem Brublewskim i Mirosławem Jakubczakiem. Witam Młodzieżową Radę Miejską oraz wszystkich radnych poprzednich kadencji. Witam wszystkich sołtysów z terenu gminy Wieruszów. Witam honorowych obywateli Wieruszowa w osobach Józef Lasota, Adam Musiała, Leszek Sroka, Janusz Tomaszewski. Ja też jestem zaproszony, ale robię zdjęcia. Witam zasłużonych dla gminy i miasta Wieruszów w osobach Janusz Dobrosz, Genowefa Ferenc, Józef Gruszka, Marian Kaczmarek, Aleksander Kartasiński, Michał Kasiński, Marian Kazuś, Halina Mania, Adam Musiała, Henryk Orszulak, Henryka Sokołowska, Zenon Szacfajer, Jan Tajster, Andrzej Wojtyła, Kazimierz Żmijewski oraz przedstawicieli potomków Wierusza, założyciela miasta, panią Janinę Wierusz-Kowalską oraz Rafała Wierusz-Kowalskiego. Witam wszystkich naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Wieruszowie. Witam dyrektorów szkół, instytucji oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wieruszowie. Witam prezesów ochotniczych straży pożarnych oraz druhów strażaków. Witam koła gospodyń wiejskich. Większe brawa, bo koło gospodyń wiejskich zawsze przygotuje nam coś, posiłek, który nam tu dzisiaj wspomoże. Także wielkie brawa dla nich. Witam przedstawicieli organizacji pozarządowych.
przedstawicieli wieruszowskiego biznesu. Witam duchowieństwo przeora zakonu ojców Paulinów w Wieruszowie, Piotra Polka, księdza Karola Galewskiego, księdza prałata Henryka Urszulaka, którym bardzo dziękujemy za włączenie się w obchody jubileuszu 650-lecia Wieruszowa poprzez odprawienie mszy świętej, na której byliśmy obecni. Witam również księdza z parafii ewangelicko-augsburskiej spod Zamcza, Krzysztofa Cieślara. Witam media, które przybyły, aby opisać i relacjonować nasz jubileusz 650-lecia Wieruszowa. I witam w szczególności tych, których nie wymieniłem, ale ze szczerego serca gościmy i tutaj bardzo szanujemy i serdecznie witamy na obchodach 650-lecia Wieruszowa. Zapraszam obecnie na scenę pana burmistrza Rafała Przybyła.